Ocieplenie klimatu. Dużo ludzi mówi, że to jest fakt. A jak pan myśli, czy tak faktycznie jest, czy po prostu jest to taki sztucznie wytworzony problem? Myślę, że problem jest duży. Jednak zauważamy duże różnice w tym, co się dzieje, jakie mamy temperatury. No i trzeba coś z tym zrobić w końcu. Czy może media przerysowują sprawę, ale trzeba sobie wziąć do serca, żeby dbać o środowisko. To jest zdecydowanie fakt i jest on potwierdzony poprzez badania naukowe i nawet naukowcy wygłosili taki wielki dokument dotyczący tego, że no jeżeli czegoś nie zrobimy, to nasza planeta umrze. Wydaje mi się, że jest to prawda. Poniekąd sami naszym postępowaniem się do tego przyczyniamy, bo jednak no jest to zauważalne, tyle plastiku w morzach. Idziemy tak troszkę też na łatwiznę w życiu, nie dbamy jednak o to segregowanie tych śmieci. Jednak gdzieś tam poniekąd wydaje mi się, że jednak przykładamy do tego rękę. Jednak powinniśmy się bardziej zastanowić, jak dbamy o to środowisko, bo ono się odwdzięcza, zresztą to widać. Czemu są takie sytuacje, te wichury, jakieś takie różne anomalia, no to niestety bierze się właśnie stąd. Więc no, taki apel trochę, żebyśmy jednak dbali o to środowisko. Problem jest i myślę, że jest widoczny, ponieważ mimo tego, że jesteśmy w kurtkach, jest tydzień przed świętami, ale nie ma śniegu. A tak wspominając lata młodości, kilka lat wstecz, 10 chociażby, to ten śnieg był. I widać, że po prostu coś się dzieje, że te zimy już nie są takie jak kiedyś, więc to ocieplenie jakby nie było i myślę, że problem jest realny. Pytanie, co z tym dalej będą rządy czy samorządy z tym robić, nie? Zniszczyliśmy nasze środowisko, zdecydowanie tak. Tylko co do ocieplenia, no trudno, bo to jest takie trochę naukowe określenie, nie umiem się na to do tego odnieść, do samego określenia, ale zniszczyliśmy nasze środowisko. My jako szarzy obywatele żyjemy sobie tutaj i tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda, czy jest to tylko chwilowe ocieplenie klimatu, bo zmieniają się nam jakieś, tak, bo niby mówią, że przed zlodowaceniem, niby jest ocieplenie klimatu. I jakby tak patrząc, to my mamy za mało informacji, żeby to jakby ocenić prawdziwie, więc tak naprawdę nie wiemy, jak jest. Czytam długie lata już National Geographic i wiem dokładnie, że to jest wcale nie wyolbrzymione, to jest najbardziej poważna sprawa, jaka może być. I ci, co niszczą ziemię, będą zniszczeni, tak Biblia mówi. Faktem, faktem. Pamiętam z dzieciństwa zimy tu w górach, a teraz nie do porównania. Kiedyś się w śniegu po pas chodziło na wsiach, teraz ma pan brak, a już grudzień. No szczerze, kurde, wie pan co, nie znam się akurat na tym, ale wydaje mi się, że no, raczej ocieplenie klimatu to chyba coś naturalnego jest, prawda? Przez cały czas były jakieś wulkany, nie wulkany i tak dalej. No na pewno wiadomo, że auta wszystko ma wpływ jakiś na to, ale nie wiem jak duży, o, tak to powiem. Myślę, że tak. Jak najbardziej tutaj jest zanieczyszczone niesamowicie środowisko i w związku z tym po prostu tutaj się ociepla klimat. Niezdrowie również dla naszych organizmów przestawia się po prostu zdrowotnie. No szczerze mówiąc, dla mnie jakby nie. To nie jest nic udawane, bo no widać ogólnie jakby teraz, jakby co się dzieje, tak? Ja wiem, że no wszystko faktycznie się zmienia. Ja wiem, nie jest tak, jak kiedyś było, nie wiem, w latach powiedzmy 80., tak? Że zima była prawdziwą zimą, a nie, że była wiosną czy jesienią, tak? Bo była zimą i koniec, a nie, że na przykład, nie wiem, w marcu mamy gorąco 36 stopni, a latem mamy powiedzmy po 20, tak? Jest zupełnie inaczej, także no, zmienia się klimat. No i nie ukrywam, że no, jest to po części nasza wina. Akurat pochodzę z takiego miasta, obok takiego miasta, gdzie rzeczywiście jest problem. I to trzeba się na tym zastanowić, bo naprawdę no nie ma jak chodzić wieczorami. Mieszkam również w takim miasteczku obok Babiej Góry, gdzie są miejscowości, gdzie po prostu się nie da iść wieczorem. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza? Ze względu na to, że no, palą, w czym się da i to. No jest to tragedia. Jest to naprawdę tragedia. No na pewno coś by dało radę zrobić. Po prostu jak się patrzy, jest za dużo aut.
Ja szczerze mówiąc nie mam prawa jazdy, no ale wiadomo, no gdzieś tam trzeba się poruszać tym autem. No ale nie, że znam takich ludzi, co jeżdżą na przykład 20 metrów do sklepu, tak? Bo trudno im wziąć, przejść te 20 metrów. Ja teraz jestem w ciąży i muszę skakać w tą i jakoś je wyżyję. Także zdrowy, żywy człowiek by też może przesiąść się na rower, czy po prostu, no nie wiem, no przejść się, tak? A nie siedzieć w domu, a jak już trzeba wyjść, to auto i się jedzie. Tak samo ze śmieciami też uważać, by to co się da, by to po prostu segregować, tak? Takie jest moje zdanie. Na pewno, no w listopadzie chodzi o krótkie kawko. Lodowce się roztapiają, więc jest coś w tym, prawda, no. A czy ona jest taka pozytywna, negatywna, jak państwo na to się zapatrują? No raczej negatywna. Ponieważ tego kiedyś nie było, to nie jest naturalne wszystko, co teraz jest, nie? Jedynie trochę pozytywnego w tym jest, że jest cieplej. Ale no negatywne to jest niestety. A czy jesteśmy w stanie jakoś przeciwdziałać tym negatywnym skutkom takiego ocieplenia? Wydaje mi się, że jest trochę za późno na to. Już trochę wcześniej trzeba było działać, a nie dopiero teraz, jak już widoczne są te skutki. Podobnie, żeby no, przykład szedł od nas, żeby to nie, ktoś za nas tego nie zrobi. Musimy sami nauczyć siebie, młodzież i edukować. To trzeba, że rzeczywiście no, planetę mamy jedną. To jest problem już, prawda? Naprawdę jest to problem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.